gdzie czczono jakichś bożków pagańskich, być może. Około roku 490 pewien zamożny posiadacz trzód wypasał swoje trzody i jeden z najpiękniejszych byków z jego stada zaginął. I on szukał go tutaj po różnych okolicznych miejscowościach, a pochodził ten człowiek z Siponto, to jest miejscowość, która leży u podnóża tego wzgórza, na którym jesteśmy, a samo sanktuarium leży na wysokości 856 metrów powyżej poziomu mórz. Siponto to była miejscowość portowa u wybrzeży, tam gdzie dzisiejsza Manfredonia, gdzie stacjonuje biskup, który jest też zwierzchnikiem tego miejsca. I posiadacz, bardzo zamożny człowiek, trzód, szukał owego byka i pomyślał, być może uciekł on tutaj na wzgórze. Kiedy przybył tutaj na sam szczyt tego jeszcze wtedy pustego wzgórza, zobaczył przedziwną scenę. Zobaczył, że ten byk klęczy przed skałą, która jest pęknięta i no, żadne wołania ani próby przywołania go do siebie nie pomagały, bo byk wpatrzony był w grotę, która tutaj na wzgórzu się znajdowała. Postanowił ów właściciel wystrzelić strzałę z łuku po to, żeby tego byka przyprowadzić do porządku. Kiedy wypuścił tę strzałę, leciała ona w stronę byka, a w pewnym momencie w sposób zupełnie niezrozumiały zawróciła i ugodziła samego tego człowieka. Zastanawiając się, co miało to wszystko znaczyć, udał się on kilka dni później do biskupa miejsca, a biskupem tym był uznany później za świętego, święty Wawrzyniec. I zapytał, co to ma znaczyć, co ma znaczyć to widzenie, które miał. Biskup, ponieważ był rzeczywiście człowiekiem bardzo pobożnym, zarządził modlitwę, post i modlitwy przez 3 dni, które miały dać odpowiedź, co ma znaczyć to przedziwne zdarzenie. I biskupowi po 3 dniach objawił się Michał Archanioł i powiedział następujące słowa. Państwo pozwolą, że przytoczę je. Powiedział takie słowa. Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona, a ja sam jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry, tak powiedział Michał Archanioł do owego biskupa Wawrzyńca, świętego później Wawrzyńca, idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego. Ponieważ grota leżała na uboczu i w górach wysoko, tutaj nie było tak łatwego dojazdu jak dzisiaj, bo wjechaliśmy autokarem i może nie odczuliśmy, jak wysokie jest to wzgórze, chociaż te zakręty też były wczoraj wyzwaniem. Wyobraźmy sobie, że ktoś musiał tutaj wejść na te 850 metrów, 850 parę metrów. Biskup pomyślał, jak ma się tutaj dokonywać kult tak wysoko, jak tutaj będą pielgrzymi wchodzić. Poza tym być może były tu jakieś kulty pogańskie i biskup pomyślał, przecież nie będziemy w miejscu, gdzie czci się bogów, bożków obcych, czcić Boga jedynego. I nie zdecydował się jeszcze w tym roku 490, żeby wznieść tutaj świątynię. Minęły 2 lata i w roku 492 Siponto, ta miejscowość u podnóża wzgórza, na którym jesteśmy, miała paść łupem na jeźdźców. Nie wiadomo, kim oni byli. Być może byli to Grecy, być może jakieś inne ludy, które chciały podbić to miejsce dla siebie. Miejsce było bardzo strategiczne. Ten półwysep Gargano jest przecież tą ostrogą. Pamiętamy, jak to wygląda. Ktoś, kto posiadał tutaj to wzgórze, mógł kontrolować całkiem sporą część Adriatyku, tej części Morza Śródziemnego. Więc przypłynęły statki bardzo liczne z armią tysięczną, która miała zaatakować to wzgórze. Biskup miejscowy, święty Wawrzyniec, ubłagał, żeby ci, którzy dowodzili tymi statkami, nie atakowali samej miejscowości jeszcze, tylko dali im 3 dni na przygotowanie się. Oczywiście tutaj nie było wielkich armii, bo to byli przeważnie rolnicy, wieśniacy, którzy nie byli w stanie obronić tego miejsca sami przeciwko armii, która przypłynęła. I biskup Wawrzyniec, tak jak 2 lata wcześniej, zarządził modlitwy i posty, które miały trwać 3 dni.
Na końcu tych modlitw objawił się Michał Archanioł i obwieścił, że oto, żeby czekali wielkich rzeczy i że ta armia, która ma zaatakować, zostanie bardzo szybko pokonana. I tak się stało. Rozpętały się wielkie burze i trzęsienia ziemi. I ci wieśniacy, ta garstka ludzi, która tutaj u podnóża tego wzgórza mieszkała, zwyciężyła tę armię. Oczywiście twórcą tego zwycięstwa, jego autorem, obwieszczono Michała Archanioła, że to on pomógł zwyciężyć tę nieprzyjacielską armię. I wówczas postanowiono, że jest to rzeczywiście miejsce, gdzie należy wznieść świątynię. Stało się to rok później, w 493 roku, kiedy biskup Wawrzyniec postanowił wznieść tutaj świątynię, po raz trzeci objawił mu się Michał Archanioł, który powiedział, jeszcze podczas tego, który powiedział, nie trzeba tego miejsca święcić, bo ja sam uświęciłem to miejsce własną ręką. I kiedy biskupi, wszyscy z okolicznych, jeszcze biskup Wawrzyniec zapytał papieża wówczas panującego, co ma zrobić z tym faktem objawień, bo była to rzecz absolutnie niezwykła. A biskupi okoliczni postanowili w takiej procesji wejść na to wzgórze i na tym portalu, który widzimy, jest ta procesja biskupów przedstawiona i dokonał się niezwykły cud, mianowicie nad owymi biskupami przyleciało mnóstwo orłów, które rozpostarłszy skrzydła dawały cień tej całej procesji biskupów. No wyobraźmy sobie takie grono biskupów, które wchodzi na wzgórze, tutaj 850 metrów, czy dzisiaj by było to możliwe, żeby biskupi weszli na tą górę bez asystentów, no i weszli, te orły miały pomóc biskupom i tutaj, kiedy weszli, od słońca osłaniać, i kiedy weszli tutaj na wzgórze, zastali grotę, a w grocie przygotowany ołtarz ze szkarłatnym suknem, które przykrywało te skały, a na niej krzyż. I właśnie ta informacja, że tego sanktuarium święcić już nie trzeba, bo ono nie ręką ludzką będzie poświęcone, tylko swoją obecnością uświęcił je Archanioł Michał i to miejsce jest pod jego strażą. On tutaj jest strażnikiem tego miejsca. Wielokrotnie w tych objawieniach właśnie tak Michał o sobie mówił.